Wielka Brytania zakładała, że każdego roku przyjedzie do nich około 13 tysięcy pracowników takich z Polski. To właśnie Polska jest krajem przyszłości w Unii Europejskiej, a nie Wielka Brytania. Ale tak, kwestią jest tylko cena. Bardzo mi się tam podobało, panują konkretne zasady. Jesteście zadowoleni z powrotu do Polski? Więc choć pomalujmy świat na żółto i na niebiesko. Dzień dobry, Zupa Pomidorowa, witamy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj odcinek migracyjny. Opowiemy o tym, dlaczego Polacy wracają do Polski, a jak już wrócą do Polski, to co ich tutaj może spotkać. No i opowiemy też, dlaczego my wróciliśmy do Polski, mimo że wrócić tutaj nie musieliśmy. Mija właśnie 20 lat, od kiedy Polska podpisała traktat akcesyjny i rok później weszliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy, w tamtym czasie, Wielka Brytania zakładała, że każdego roku przyjedzie do nich około 13 tysięcy pracowników takich z Polski i z innych państw, które razem z Polską wchodziły do Unii Europejskiej. Tak, to było 9 krajów i z tej części Europy 13 tysięcy osób. Tak. Co się wydarzyło, wiemy doskonale. 1 maja 2004 roku wstąpiliśmy i wyjechało, bagatela, grubo ponad 1 milion osób. Także coś mi to przypomina. Na początku Anglicy byli zdziwieni, że o Boże, tak was dużo. Taki kraj jeden znam, który też o Boże, tak was dużo. Natomiast jak Polacy wyjechali, to wcale im tak do śmiechu już nie było. W 2016 roku Polaków na wyspach było 911 tysięcy, a 4 lata później, w 2020 roku, tych Polaków już było 690 tysięcy. No i pytanie, dlaczego w którymś momencie Polacy zaczęli z tych wysp wyjeżdżać i wracać do Polski zazwyczaj? Wpływ na to na pewno miał... Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, bo teraz na YouTubie boję się mówić. Najchętniej mówiłbym w ten sposób, bo każde słowo może wpłynąć na jakby jakość dotarcia do was, a więc powiem słowo na B i YouTube stwierdzi, że obrażam czyjeś uczucia religijne, więc nie wiem. No ale mówmy, no ryzykujmy. No Brexit, później był stan chorobowy 2-letni. Tak, jechali wszyscy, którzy uważali, że chcą spędzić ten ciężki czas w Polsce. Z rodzinami, bo to też kwestia priorytetów i wartości. No ale nie tylko. Tak. Stoi za tym również ekonomia, gospodarka. Poziom, a właściwie szybkość wzrostu. Jakby doszliśmy, a właściwie mnie, Wielka Brytania i moim zdaniem również bardzo dużo krajów tej starej Unii Europejskiej, jak się to dawno już nie mówiło tego razu, stara Unia Europejska, doszły do ściany. To znaczy już tak nie pędzą, nie rozwijają się tak szybko, nie oferują tak atrakcyjnych możliwości. Natomiast, o zgrozo, teraz tabuny hejterów, Polska się rozwija. Jedna z brytyjskich gazet pokazuje, jak Polska szybko rozwija się gospodarczo. I zwraca uwagę na to, że to właśnie Polska jest krajem przyszłości w Unii Europejskiej, a nie Wielka Brytania. Trochę zaskakujące, ale coś w tym jest. W artykułach, które tutaj pokazujemy, do których linki zostawimy w przypiętym komentarzu, możecie zobaczyć dużo przykładów specjalistów, ekonomistów, którzy mieszkali w Londynie, którzy mieszkali w Polsce, tutaj w Warszawie i pokazują, jak to wygląda, porównują. No i są zaskoczeni Polską, ale pozytywnie zaskoczeni. No więc trend się odwrócił. Można powiedzieć, że jeżeli komuś się udało w Wielkiej Brytanii, to wraca do Polski, bo teraz może mu się udać tutaj, a właściwie ma bardzo dużo ważnych punktów w CV, które mogą mu zapewnić tutaj fajną pracę. Jeżeli ma bardzo dobry język i kontakty na wyspach, to tym bardziej. A jednocześnie mieszka w swoim kraju. Statystyki też pokazują, że Polska w ciągu najbliższych lat ma dogonić Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o PKB. Co też jest ważnym, znaczącym czynnikiem, takim konkretnym można powiedzieć, a nie jakieś tylko takie powiedzmy nasze wyobrażenia czy szczere chęci, żeby tak właśnie było, że Polska jest okej. Okay. Tak, jesteśmy również silnie promowani przez Amerykanów, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne. Także Polska zaczyna być również turystycznie do przodu. Pokazuje się, że mimo toczącej się niedaleko wiecie czego, to u nas jest bezpiecznie, u nas jest jeszcze w miarę tanio, u nas jest atrakcyjnie.
ładnie, bezpiecznie również pod tym względem, że na ulicach nikogo się nie nożuje. O, użyłem tego wyrazu. Uważaj. No właśnie. Ale to też jest powód, dla którego Polacy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, bo bardzo często czują się tam już no niebezpiecznie, że sytuacja na ulicach nie jest do końca bezpieczna, że służba zdrowia, opieka medyczna, przepraszam, no i sytuacja nie jest już tak stabilna, jak była dawniej. Polacy, którzy wyjechali kilkanaście lat temu z Polski, widzą, że to już nie jest ta Polska, że Polska się bardzo zmieniła. Wielka Brytania nie rozwija się tak bardzo, natomiast Polska bardzo się rozwinęła i bardzo się zmieniła. Możecie być, nie wiem, jakimi krytykami naszego kraju, ale wystarczy pojechać na polską wieś, żeby zobaczyć piękne, nowe, zadbane domy, ogródki, wcale nie 50-metrowe, a duże te domy. Czysto, chodniki, dojazd do tych wiosek jest szybki i sprawny. Ja pamiętam jeszcze, jak się przeprowadzaliśmy pierwszy raz do Wiednia, to do Wiednia się jechało w mega korkach, katowicką drogą, która miała jeden pas, bo wszystko było rozkopane. Dzisiaj przy dobrych wiatrach jedzie się 5,5 godziny. To samo do Berlina, to samo do Wilna i w każdym innym kierunku, choćby po Polsce. Warszawa-Poznań, Warszawa-Łódź, Wrocław-Katowice. Niedawno byłem w Krakowie, też rzut beretem. Gdańsk-Warszawa. No to są już naprawdę, tych odległości się nie czuję. My cały czas jeszcze przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że o, do Gdańska, cały dzień. Wcale nie, 3 godziny. A mówimy tutaj o zwykłej komunikacji, o drogach. Tak. A tutaj zwraca się też uwagę, w artykułach, które przytaczamy, zwraca się też uwagę na to, że Polska, Warszawa, najczęściej Warszawa, to jest miejsce, gdzie inwestuje się pieniądze, gdzie są technologie, najnowsze technologie, inżynieria i no tutaj się świetnie zarabia. Banki na wysokim poziomie. Przepraszam, jeszcze tylko dodam, że tutaj osoba, którą przytaczamy też w artykule, Paweł Bukowski, wykładowca ekonomii na Uniwersytecie w Londynie, mówi, że Polska rośnie szybciej niż azjatyckie tygrysy. Tak więc... Azjatyckim tygrysem na przykład jest Singapur. To weźcie skalę pod uwagę. No, to są artykuły, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. My możemy z doświadczenia powiedzieć o Austrii. Bo w mojej branży, w Austrii, na przykład jeżeli chodzi o wynagrodzenia, nie zmieniło się nic od ponad 15 lat. Natomiast jeżeli chodzi o koszty życia w Austrii, o mieszkanie, o prąd, o gaz, o benzynę, o produkty spożywcze, ubrania, jednocześnie Wiedeń też się trochę rozbudował, ale tego się nie czuje, to nie jest w takim tempie. Wystarczy stanąć w centrum Warszawy i widzimy, że burzy się 20-letni budynek, biurowiec, po to, żeby stanął tam drapacz chmur. Tak się gospodaruje miejscem u nas, bo to miejsce jest coraz droższe. Wystarczy spojrzeć na ceny mieszkań. Z moich własnych źródeł wiem, że przeprowadzają się do nas mieszkańcy, nie tylko wracają Polacy z wysp, ale na przykład Norwegowie na emeryturze, którzy chcą sobie tutaj, albo Szwedzi, spędzić spokojną starość. Jeżeli mi nie wierzycie, przejdźcie się na spacer po Żoliborzu Artystycznym i posłuchajcie, w jakim języku tam się mówi. Ja bym chciała już zakończyć temat tych artykułów. Ja linki do tych artykułów wrzucę w opisie filmu. I za chwileczkę przejdziemy też do pytań, które zostały nam zadane. Powiemy, dlaczego my zamieszkaliśmy też w Polsce. Ale żeby nie było właśnie tak optymistycznie, to też są oczywiście artykuły, które pokazują i mówią, że wracając do Polski możecie mieć depresję i trzeba się z tym liczyć, trzeba sobie poradzić z dziećmi, które nagle znajdują się w tutejszym systemie edukacji. Często się też zwraca uwagę na to, że ludzie przeżywają szok kulturowy po tych kilkunastu latach za granicą, że mają problemy z urzędnikami, z jakimś takim nieokrzesaniem, więc są przeróżne. Taką polską agresją na ulicy. Niestety mieszkanie w Polsce wiąże się z tym, że jest tu bardzo dużo Polaków i każdy ma swoje zdanie, ilu Polaków tyle zdań i każdy jest najważniejszy, każdy wie najlepiej. I na przykład w warszawskim metrze nadal nie mogę się przyzwyczaić i nigdy się nie przyzwyczaję do tego, że wysiadając muszę się przepychać przez ludzi, którzy chcą mnie wepchnąć do środka, bo wsiadają. To jakby za granicą Polacy bardzo szybko się uczą zasad. W Polsce trwa to nieskończenie.
I jesteśmy często niereformowalni po prostu. To samo, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Nie mówię o prędkość, ale o to, czy tam podwójna ciągła, czy chodnik, czy parkowanie na środku chodnika. No, parkuje się... W Rzymie się parkuje dziwnie, w Warszawie się parkuje przedziwnie. Tak więc dla równowagi też pokażę Wam takie artykuły, pokażemy Wam takie artykuły. No właśnie, żeby tak zrównoważyć i żeby nie podchodzić tak do tematu bardzo optymistycznie. Rozumiem tych, którzy wracają, bo sami wróciliśmy. Bo jakby więcej argumentów jest za tym, że tutaj jednak jest więcej szans. Już pomijając to, że Polacy są również rodzinnymi ludźmi. Można o nas powiedzieć wiele złego, ale również wiele dobrego. I to nas trzyma razem, że właśnie jesteśmy rodzinni, że mamy swoje tradycje. To jeden z przykładów z artykułu właśnie mówił o tym, porównując Polskę ze Stanami, no, że w Stanach liczy się przede wszystkim praca i tam jest kult pracy, praca jest najważniejsza, żyje się po to, żeby pracować. Ile czasu wystarczy, to można wykorzystać na jakieś przyjemności, a jednak w Polsce tego czasu dla rodziny poświęca się dużo więcej i częściej ten czas się przeznacza na dla dzieci czy rozrywkę. Tak, to widać po takich świętach jak 1 listopada, kiedy wszyscy przemieszczają się na drugi koniec ze Szczecina do Rzeszowa, żeby na 2 godziny postać z rodziną w jednym miejscu. I to są nasze tradycje. To chyba dobrze, że tacy jesteśmy. Jesteśmy bardzo też konserwatywni. Chociaż to się zmienia powoli. A może powoli też przejdziemy do pytań. Proszę bardzo. To może na początek pytanie, dlaczego wróciliśmy do Polski? Przez kilka lat mieszkaliśmy w Wiedniu, trochę się przeprowadzaliśmy, trochę w Berlinie. No i to były takie przeprowadzki, powiedzmy, ze względów zawodowych, ze względów zdrowotnych. I ostatecznie zdecydowaliśmy się zamieszkać w Warszawie. Dlaczego? Przez pierwsze lata, kiedy mieszkaliśmy w Wiedniu, było to miejsce bardzo dla nas przyjazne, bardzo wygodne. Dziewczyny były małe, a dodam, że mamy 3 córki, które mają lat 10, 9 i 6 prawie. Więc te pierwsze lata w Wiedniu były bardzo dla nas komfortowe. Później sytuacja się zmieniła, kiedy ostatni raz przeprowadziliśmy się do Wiednia, to był rok 2020. Trafiliśmy na wyjątkowy stan, który miał miejsce na całym świecie. I wtedy Wiedeń, z naszej perspektywy, Wiedeń bardzo się zmienił. Trafiliśmy na czas, kiedy dziewczyny miały pójść do szkoły, poszły do szkoły, kiedy ja miałam rozpocząć pracę, co było bardzo trudne. No i zderzyliśmy się z takim obliczem Austriaków, czy też systemu edukacji, gdzie stwierdziliśmy, że nie chcemy narażać naszych dzieci na to, żeby udowadniały, że są wystarczająco dobre, bo są przyjezdne, nie są Austriaczkami, mimo że wszystkie w Wiedniu się urodziły. Tak, to też wynika z tego, że mieliśmy też kontakt z wieloma osobami, które w ten sposób się wychowywało w Austrii. I spotykają się z tym na co dzień, mimo że są już dorosłymi, czynnymi zawodowo osobami. Otwierały nam się oczy na wiele rzeczy, na które nie patrzy się, kiedy dzieci chodzą do przedszkola, dobrego, prywatnego przedszkola i są w fajnej grupie i mają dobrą opiekunkę, bo wtedy się o tym nie myśli. Jednocześnie ta sytuacja, która była, też zmieniła bardzo wielu ludzi w naszym otoczeniu. Zmieniła, rzeczywiście. To tak jak u Hirschfelda. Hirschfeld też był zdziwiony, że nagle przyjechali do niego znajomi Niemcy, którzy traktowali go zupełnie inaczej. My również czuliśmy się troszeczkę inaczej traktowani. I właściwie to był jedyny powód, znaczy to był najważniejszy powód, dla którego stwierdziliśmy, że nie chcemy, żeby dziewczyny w tym przedziwnym systemie brały udział, bo rzeczywiście ten system edukacji w Austrii jest bardzo stary, jest już nieaktualny. Wielu nauczycieli, z którymi mamy kontakt, bardzo narzeka na ten system. To musi się zmienić, bo on jest dostosowany do takiej sytuacji, kiedy w klasie jest 2-3 dzieci przyjezdnych, a cała reszta to Austriacy, a to już nie ma miejsca. Co więcej, ten system bardzo łamie charaktery. Ten system, który upraszcza bardzo wiele rzeczy, jest tak poprawny, że bardzo ciężko jest mieć swoje zdanie. To nas zaskoczyło, bo uważaliśmy, że Austria jest taką ostoją demokracji i tolerancji wszelakiej. Sytuacja naszych córek, ich przyszłość, jakby to jest najważniejszy powód, dla którego wyjechaliśmy z Wiednia i zdecydowaliśmy się zamieszkać w Warszawie. Tak można powiedzieć? Tak. W wielkim skrócie? Tak. No, jakby również różne oferty,
ze strony zawodowej stwierdziłem w moim przypadku, że też łatwiej będzie to wszystko godzić w ten sposób, nawet na dojazd. Bo też dodam, że my żyjemy trochę między Warszawą i Wiedniem. Jurek pracuje też w Wiedniu, pracuje w Warszawie, ale nasz ośrodek życia znajduje się w Warszawie i tak. Dziewczyny chodzą tutaj do szkoły. W tym momencie historii, w jakim się teraz znajdujemy, zgodnie stwierdziliśmy, że to będzie najlepsze dla nas miejsce. No i jest drugi semestr roku szkolnego, jesteśmy w sumie zadowoleni z tej decyzji, więc okej. Okay. Tak. Dobrze, kim jesteśmy i co my tutaj robimy? O to byliśmy pytani kilka razy. Trudne pytanie, kim jestem? Kim ty jesteś? Proszę bardzo. Ty zaczynaj. Dobrze, tak więc ja przez ostatnie lata zajmowałam się dziewczynami. Froni ma lat 10. Przed wyprowadzką do Wiednia pracowałam trochę w instytucjach państwowych, trochę w reklamie, trochę jakieś rzeczy takie związane z korektami książek robiłam. No i przez ostatnie lata zajmowałam się dziewczynami, jakimiś takimi naszymi projektami medialnymi. Tutaj przez ostatnie miesiące w Warszawie przekwalifikowałam się i zrobiłam kursy, żeby wejść w branżę beauty, co ostatecznie trochę popraktykowałam, ale koniec końców ze względu na, powiedzmy, sytuację zdrowotną nie mogłam tego wykonywać. Później miałam ofertę, możliwość, żeby robić doktorat z YouTube'a, powiedzmy. Z takiego tematu bardzo ciekawego, bardzo potrzebnego i wciągającego dla mnie, bardzo ważnego, jakim jest odpowiedzialność za treści publikowane w internecie. Przyjemna, spożyteczna. Tak, myślałam, że to nie potrzebuję tego robić dla prestiżu, ale myślałam, że to będzie taki sposób na życie. Niestety nie skorzystam z tego, dlatego że te stawki oferowane tutaj pracownikom naukowym są po prostu głodowe i ja nie chcę w ten sposób pracować przez najbliższych kilka lat, więc z tego rezygnuję. Jestem bardzo potrzebna nadal dziewczynom w domu, popołudniami, jest odrobienie lekcji, są przeróżne rzeczy, które po prostu trzeba robić z dziewczynami i teraz powoli szukam pracy takiej etatowej, powiedzmy. Chodzę na różne spotkania, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. I jestem zadowolona w sumie z tej sytuacji, jaka jest tutaj i jest teraz, bo tak, jesteśmy po prostu na takim etapie życia. Pomalutku, czekam na ten telefon, który kiedyś zadzwoni, a telefon dzwoni zawsze wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Tak, ja jestem człowiekiem, jestem dziennikarzem, jestem operatorem. Nie troszeczkę pracujesz. Filmów zrealizowałem, dokumentalnych, krótkich metraży. Pracuję jako operator. O wykształceniu mam opowiadać też, tak? Skończyłem studia dziennikarskie, skończyłem szkołę filmową w Łodzi, PWST FITV, czyli Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, filmową i telewizyjną, na Wydziale Operatorskim, o specjalności realizacja telewizyjna. No i jak sama nazwa mówi, pracuję w telewizji. W telewizji w Polsce, w Austrii i różnych europejskich, tak? Dla różnych, też dla różnych światowych. Dlatego kto się zgłosi i czegoś potrzebuje, służę radą, pomocą, tudzież okiem i ręką. To robimy i poza tym trochę robimy tego... Przyjemy, lubimy jeździć, bardzo lubimy włoskie samochody, a najchętniej stalibyśmy się rentierami i żyli z dobrej pensji spływającej z nieba. Dobrze, to kolejne pytanie. Jerzy, a tak zupełnie poważnie, to podoba Ci się tam? To znaczy chciałbyś tam mieszkać? I tutaj pyta Kasia Bojarska. Chodzi o Dubaj. Czy gdybyś, i było jeszcze jedno takie pytanie. Czy gdybyś mógł, to zamieszkałbyś? Rozmawialiśmy o tym, tak. Tak. Kwestią jest, może to zabrzmi bardzo prosto i tak ordynarnie, ale tak, kwestią jest tylko cena. Bardzo mi się tam podobało. Padają konkretne zasady. Nie ma europejskiej obłudy. Tam się żyje swobodnie. Jest bardzo europejska, jest bardzo przyjemny klimat, bo ja lubię ciepło. Także jeżeli mógłbym żyć bardzo komfortowo, pracując tam, nawet ciężko pracując, to chętnie bym tam wyjechał. Na początku filmu powiedzieliśmy. Powiemy, dlaczego zamieszkaliśmy w Polsce, mimo że mieliśmy różne inne opcje. I rzeczywiście te propozycje Jurek dostaje raz na jakiś czas.
bo to nie ja dostaję propozycje pracy gdzieś tam za granicą i kontrakty, tylko Jurek. I jak przychodzi konkretna propozycja, to my się dopiero wtedy zastanawiamy. Więc Jurek mówi, że tak, że zamieszkałby w Dubaju, jest to kwestia ceny, a ja wiem, jak to wygląda w praktyce, że jak taka oferta przychodzi, to później się okazuje, że no dobrze, ale w tym państwie, no to fajnie i spoko, ale dzieci musiałyby się na przykład uczyć języka francuskiego. No i ja myślę, że nawet gdyby przyszła dobra oferta, to z dziećmi tak dużymi, jak mamy teraz, nie jesteśmy w stanie zamieszkać w takim Dubaju. Niestety. Albo w określonym czasie, na przykład na 5 lat. Albo w określonym czasie i powiedzmy za rok, tak żeby się nauczyły tego dobrze języka angielskiego, no nie tak. Wiem. Ale ja bardzo sceptycznie podchodzę do takich projektów, do takich pomysłów i dopiero jak się konkret pojawia, to wtedy się okazuje, czy jest to możliwe, czy nie. Na ten moment wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli dostałbym propozycję z ABC i moglibyśmy zamieszkać gdzieś pod Chicago albo na Florydzie, to myślę, że to ja bym Cię przekonywał, żebyśmy zostali w Polsce. Zobaczymy. Od Pani Jolanty. Śmieszy to europejskie, też również w odniesieniu do Dubaju. Śmieszy to europejskie dbanie o klimat, jak się widzi, że można normalnie żyć. Nigdy mnie do Dubaju nie ciągnęło i tak dalej. I pytanie dotyczy tego, czy jakie są ceny? Ceny są takie jak w Polsce. W tych wszystkich żabkach 7-Eleven, czy jak oni się tam nazywają. Jedzenie, są sklepy tak jak w Polsce, jest H&M, jest Sephora, nie chcę tutaj rzucać nazwami, bo pewnie znowu YouTube, ale centrum handlowe wygląda dokładnie jak Arkadia, albo Złote Tarasy. Są ekskluzywne sklepy, których nie ma u nas i tam jest bardzo drogo. Jeżeli chodzi o takie turystyczne rzeczy, no to ceny są zbliżone bardzo do Europy. Nie jest droga. No, da się żyć tam normalnie. Przecież mieszkają tu również ludzie, którzy pracują jako sprzątaczki, jako dowoziciele jedzenia z tego Uber Eatsa i oni z czegoś jakoś tam żyją, nie? To ceny są bardzo europejskie i zbliżone nawet do cen polskich. Byłeś tam służbowo, więc nie wiemy, ile kosztuje hotel, ale ostatnio nasi znajomi z Wiednia pojechali na ferie zimowe zamiast do tam Tyrolu. Polecieli właśnie do Dubaju. Bo było taniej. No tylko, okay. Jeżeli chodzi o ceny hoteli. Tak. Jesteście zadowoleni z powrotu do Polski? Jesteśmy. Ja jestem. Dziewczyny są. Ty jesteś. Jesteśmy. Ja, ty, on, my, oni. Czy zostaniecie w Polsce, aż córeczki skończą szkołę podstawową, a może i średnią? Pojęcia nie mamy. Chcielibyśmy. Zobaczymy. Chciałabym i na ten moment jestem zdeterminowana, żeby tak właśnie się stało, bo to jest... Dziewczyny się czują tutaj dobrze, stabilnie, bezpiecznie. Jesteśmy zadowoleni ze szkoły, więc niech skończą tą szkołę tutaj, a dalej niech robią, co chcą. A my również. I my również, tak. Jakich języków dziewczyny się uczą i które języki preferują? Mówią płynnie po niemiecku, mówią dobrze po polsku. Bardzo dobrze nawet po polsku mówią. Znają trochę rosyjski, uczą się angielskiego, Froni jest fanką hiszpańskiego, liczą po turecku i rozumieją po serbsku. Tak, tak można powiedzieć rzeczywiście. A nawet można usłyszeć od nich jalla, jalla czasami. Albo co to Walercia miała, jak się zbierały, że szybciej po serbsku? Nie wiem. Pamiętam, że Walercia nas pospieszała po serbsku. Chyba najnudniejszy dla nich jest język angielski, bo wiecie, po tych takich przebojach z językiem niemieckim i polskim, no to ten język angielski im się wydaje po prostu najnudniejszy. Blanka to jeszcze jakoś się uczy, ale Froni naprawdę z taką pobłażliwością podchodzi do tego języka i mówi, dobra, umiem, nuda, to wiem. Froni jako niemowlak lubiła malezyjski. Oglądała taką bajkę Upin Ipin i potrafiła rozpoznać malezyjski w sklepie, pokazując palcem, o to ci. Tak więc to są dzieci dwujęzyczne, one te języki będą połykały. Sławek na Instagramie, bo zadałam pytanie też na Instagramie, dzięki za pytanie Sławek. Sławek zadał pytanie. Przyjechaliśmy na ferie do Polski, dlaczego to tak zimno? Na ferie wielkanocne. Z Wiednia. Dobrze, Sławek, w Wiedniu nie było cieplej.
Chociaż to sytuacja wyjątkowa, bo zwykle w Wiedniu jest cieplej, a u nas tak sobie. Tak. Pytanie dotyczące Ukrainy. Jak się żyło Ukraińcom w polskim Lwowie? I kilka takich pytań dotyczących. Było kilka takich pytań dotyczących. Tak, to się rzeczywiste. No nie wiem. Jeżeli ktoś się uczył historii, to wie, że Lwów był miastem tak samo jak Łódź, wielu kultur. I tym ludziom się wtedy żyło ze sobą wszystkim bardzo dobrze. Kwestia to nie jest kwestia czasów, to nie jest kwestia polityki, to jest kwestia ludzi. Bo w każdym narodzie są fajni i niefajni ludzie. I mnożąc to w każdych narodach, jeżeli żyją ze sobą fajni ludzie z różnych kultur, to im się fajnie żyje, proste. To jest naprawdę, to jest banalnie proste, ale trudno to zrozumieć. Pod tym filmem dotyczącym ukraińskiej Warszawy, gdzie w ogóle sam tytuł przecież jest w cudzysłowie i jest to odpowiedź na zaczepne pytanie jednego z naszych widzów. Jak wam się żyje w ukraińskiej Warszawie? I to była właśnie odpowiedź na to pytanie. Ale to też jest dobra metafora. No, idziesz ulicą o godzinie 13 bądź 11 koło południa i w sklepie się słyszy ukraiński, bo tych Ukraińców jest u nas bardzo dużo, bo jesteśmy ich najbliższym sąsiadem, dokąd mieli uciekać. Już nie mówię, czy to są azylanci, czy to są uciekinierzy skądkolwiek, no są. To tak samo jak polski się słyszało w Londynie w 2005 roku. W sklepach były polskie kiełbasy, czosnek i tyskie, a banki przenosiły tam swoje oddziały. No, tak było. Jak nie było, to pozdrawiam. Tak więc pod tym filmem jest sporo pytań. Tyle, co mogę powiedzieć. No, jest mi bardzo przykro, że jeśli w sytuacji, kiedy mówimy, że dobrze nam się żyje, no po prostu mamy oczy szeroko otwarte, ale dziewczyny są zadowolone. W szkole nie ma żadnych problemów z tymi dzieciakami. Dzieciaki się uczą języka polskiego po prostu w mig. Rodzice się uczą, piszą na naszych grupach, mamy sąsiadów, ci sąsiedzi pracują. Tak jak wspominałam o sąsiadce, która nie pracowała i było, gdzie nie pracuje, bo co tutaj siedzi na socjalu. No już pracuje ta sąsiadka. I różni znajomi też pracują, więc no nie mamy problemów. Jest mi przykro, że w momencie, kiedy mówię, no nie mamy problemu, to ktoś widzi w tym problem. Do czego byśmy chcieli, żeby wojna domowa wybuchła? Oczywiście zdarzają się buce, tak samo jak i w polskich Range Roverach i w ukraińskich, bo to od marki samochodu zależy bardzo często kultura ludzi, odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu ceny. Ale no to przy tej ilości ludzi, którą się dziennie spotyka, trafi się na fajnych, normalnych i na buców. Ze wszystkich narodów. Spójrzcie na Polonię za granicą. Co? Z każdym Polakiem za granicą jesteście w stanie pójść na piwo i się dogadać? Pójść na piwo to myślę, że tak. Z każdym Polakiem za granicą jesteście w stanie się zaprzyjaźnić i po prostu trzymać się razem i on się nagle staje waszym przyjacielem tylko dlatego, że macie wspólne pochodzenie polskie? No nie. Nie wstydzicie się w metrze w Paryżu, w Brukseli czy w Berlinie mówić po polsku, jeżeli słyszycie inny polski, a właściwie kilka polskich słów? Na pewno. No, jeżeli tak, no to super. A jeżeli trochę też, to rozumiecie doskonale, o co chodzi. Tak więc pod tym filmem jest bardzo dużo botów, on już został sprawdzony, bardzo dużo takich postów zostało skasowanych, komentarzy, co to oczywiście dla twórcy internetowego wcale nie jest dobrą opcją i mało kto tak naprawdę w ten sposób robi. Im więcej komentarzy, tym bardziej to się nakręca, tym lepsze algorytmy, zasięgi i tak dalej. Tak, ludzie specjalnie poruszają takie tematy, żeby sobie narobić widzów, tak więc, którzy nie żyją, to są często maszyny. Często maszyny, tak więc ja też tym osobom nie odpowiadam już teraz, niektóre komentarze po prostu kasuję, jeżeli ktoś ma wątpliwości, naprawdę i chcę zgłębić te tajniki historyczne, to ja po prostu wskazuję konta, kanały na YouTubie, które poruszają kwestie historyczne, ale historia realna, a nie historia, a nie polityka, a nie polityka historyczna, bo to są dwie zupełnie różne kwestie. Uwaga, teraz odkryję tajemnicę przed wami ograną. Ludzie są dobrzy i źli. Kolejne pytanie. Zostajecie w Polsce, czy macie inne plany? No to już odpowiadaliśmy. Tak. Nie mamy pojęcia. Jeszcze takie pytanie odnośnie Wiednia. Hejka, a jak to wygląda z parkowaniem? Na przykład przyjeżdżam z Polski autem, parkuję na ulicy i może sobie tak stać? Czy są parkometry? A jak myślisz? Przyjeżdżasz do stolicy europejskiej, no jasne, że możesz zostawić samochód, jeżeli opłacisz parkowanie. To jest proste jak budowa gwoździa.
No i to jest bardzo też nieprzyjemne, to parkowanie w Wiedniu i jest to zmora wszystkich turystów, bo Jest drogo. parkowanie na 2 godziny jest bardzo drogie. Można sobie ściągnąć aplikację, No tam się ale... jakoś trudno ładuje, w dziwny sposób. Parkometry są, można je kupić w tych kioskach, trafikach. Do 18 niestety są wszystkie, później już tylko na stacjach metra. Generalnie parkowanie jest do późnych godzin nocnych, do 22 jest płatne. Także no, jeżeli ktoś mnie pyta, czy w europejskiej stolicy jest płatne parkowanie, no jest. No. Przepraszam, jeszcze tego. Proszę, proszę. W Grójcu też jest płatne parkowanie, a nie jest europejską stolicą. Jest? Nie jest. Ostatnio byłem na zdjęciach w Radomiu i również było. No to myślę, że jak idąc tą logiką, w Wiedniu również. Może trochę drożej, ale ta sama metoda działa. Pytanie dotyczące mieszkania. Czy można wynająć mieszkanie na rok lub 2 lata? Na Wilhaben wiele mieszkań ma 5 albo 7-letni kontrakt. Tak. Można. To trzeba poszukać na rok albo na dwa, wpisać i wtedy będzie wyjdą ogłoszenia na rok i na dwa. Ale to jest kontrakt, to oznacza też tyle, że na 5-7 lat masz święty spokój. Minimum. I znaczy, bo też może na minimum 5-7 lat. Unbefristet i befristet to się nazywa. Jeżeli sobie w filtrach zaznaczycie, że chcecie mieszkanie na rok, dwa, to tak. W każdym razie to też są różne takie określenia specjalistyczne. Warto dopytywać maklerów, bo może się okazać, że kontrakt jest na 5 lat czy na 7 lat, a trzeba przemieszkać na przykład minimum tylko rok. I ostatnie pytanie dotyczące polityki w Wiedniu. Proszę bardzo. O nie. Marta zadała pytanie, ja ją dopytałam, o co chodzi, więc ona tutaj wyjaśnia. Chodziło mi o to, jak wygląda scena polityczna w Austrii i w jaką rolę, odgrywają media. Jak wygląda scena polityczna w Austrii, jaką rolę odgrywają media. W jakim stopniu są niezależne, w jakim zależne, jak wygląda debata polityczna, czy w ogóle istnieje. Co ty sądzisz? W Wiedniu jesteście dziennikarzami, jeżeli skończycie publicystykę. Zostawię to już, tak? Było kilka opiniotwórczych gazet, dzisiaj został praktycznie chyba tylko Falter. Media są bardzo zależne, ponieważ szefem ORF jest były polityk partii rządzącej i nawet było kilka skandali, przez co wielu szefów ośrodków, takich na przykład w St. Pölten Niederösterreich, musiało podać się do dymisji, ponieważ wskazywali palcem, kogo należy nagrywać, a więc jeżeli chodzi o niezależność mediów w Austrii, to wygląda tak. ORF to jest państwowa telewizja, a więc nie ma czegoś takiego. Media są bardzo podzielone, bo media należące do Red Bulla, czyli Servus TV, to skrajna prawica i wtedy tego nie ukrywają. Cała reszta to lewa strona polityki, a do tego jeszcze ORF, które jest umoczone w partię rządzącą i ich polityków. Poziom dziennikarstwa. I to nie jest moje zdanie, tylko opieram się na zdaniu mojego kolegi, który również w branży jest od wielu, wielu lat, jest bardzo niski. Jeżeli chodzi o trudne pytania, zdarzają się wtedy, kiedy na konferencji prasowej przyjeżdżają Niemcy z CDF-u. Niemcy też często wywołują afery w Austrii, jeżeli chodzi o takie polityczne, bo Austriacy dają się na to łapać. To jest scena medialna. Nie będę komentował, bo powiedziałem pokrótce, jak to wygląda. Ale to jest ciekawa sprawa z tymi Niemcami, bo rzeczywiście Austriacy mają takie bardzo wygodne podejście do życia, też bardzo chętnie przyjmują prawdy, które są im podawane, przekazywane do wierzenia, za bardzo nie chcą się wysilić i zgłębiać niektórych tematów. No natomiast Niemcy już podchodzą tak bardziej rzetelnie do tematu, do sprawy, też chcą pokazać młodszemu bratu, gdzie jest jego miejsce i często... Mniejszemu. No, kto miał do czynienia z Austriakami, ten wie, że nie można sobie robić stresu i jak jest ungemütlich, to jest niefajnie, a więc ułatwiają sobie życie do maksimum, wierząc we wszystko, co im powiedzą. Z przymrużeniem oka bądź nie, no ale tak to jest. Podział jest na prawą i lewą stronę. Kto chce, to sobie włącza lub czyta. A poziom ludzi, którzy czytają media, najlepiej widać po tym, jakie gazety się najlepiej sprzedają, a są to tabloidy, Österreich i Heute, które piszą o tragediach, takich w cudzysłowie, albo kreują różne tragedie, które piszą często o Lugnerze,
i takich mało poważnych tematach. To się czyta najlepiej. Afer jest bardzo dużo, jest ogromna korupcja. Wesele pani Kneißl, czyli minister spraw wewnętrznych, na które przyjechał, wiecie kto, a więc wiecie, z kim się robi interesy, wiecie, kogo się lubi, kogo się nie lubi. No, koń jaki jest, każdy widzi. A powinien widzieć, nie? Jak chce, to zauważy. No, jak więc... wiecie, cesarz jest nagi, a nie wszyscy oczywiście o tym wiedzą, a często wolą nie wiedzieć. Mhm. Więc trzeba być małym dzieckiem, żeby to dojrzeć. A więc życzymy wam tego, żebyście odmłodnieli, jeżeli tego nie widzicie, a jeżeli widzicie, to super. Nasi ludzie. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że to wszystko na dzisiaj. Załączamy wszystkie linki, co tam w komentarzu będą. I prosimy o kolejne pytanie. Pytania. Dzisiaj wyjątkowo krótko. Bo to... 40 minut. Właśnie. Dobra, no to dziękujemy w takim razie. Pozdrawiamy. Zostawcie jakiś komentarz po sobie, czy tam jakąś subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to nam dobrze robi, jeżeli chodzi o nasze relacje z YouTube'em. I tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Pozdrawiamy.